Siemanko, Bawaria Projekt. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać miniacza, który wpada do oferty. Nie jest to taki zwykły mini, bo jest to autko w pakiecie chili, także fajnie się to wszystko rymuje. Czym jest ten pakiet chili? Tak jak widzicie, tutaj przedni zderzak zupełnie inny, nakładki progowe z takim delikatnym tutaj wlotem. Co jeszcze? Mamy tutaj taką nakładeczkę, taką loteczkę. No generalnie fajnie się to auto prezentuje, jest troszeczkę obniżone, nie jest to gwint, jest obniżone na sprężynach. Generalnie jest to prezentacja tego samochodu, więc chciałem Wam go po prostu pokazać dookoła, tak jak pokazuję Wam. Staram się Wam pokazywać wszystkie auta, tak? Takimi jakie one są, ze wszystkimi wadami, mankamentami, niedoskonałościami. Bo słuchajcie, po co marnować czas mój, wasz, widzicie wszystko na filmie dokładnie jak wygląda, wiadomo i tak trzeba przyjechać, zobaczyć na miejscu, ale jakiś pogląd już jest. Co mogę Wam powiedzieć o tym aucie, bo pojeździłem nim troszeczkę, silnik w porządku, skrzynia w porządku, a skrzynia jest tutaj dosyć dużym mankamentem, często skrzynie lecą. Skrzynia była wymieniana bodajże 2-3 lata temu, jest to ujęte w takiej książce serwisowej, którą sobie poprowadził poprzedni właściciel. Wszystko z wyposażenia sprawne, słuchajcie, grzane siedzenia, elektryczne lusterka, klimatyzacja przede wszystkim, tak? Też chłodzi, działa, silnik pracuje równo, fajnie się wkręca w obroty. Z tyłu taki jest wydech, delikatny, taki basowy, nie jest jakiś uciążliwy, aczkolwiek fajnie podkreśla ten jego taki sportowy, zadziorny charakterek. Bardzo ładne opony letnie. Nie wiem, nie, słuchajcie, 18 rok, ale zobaczcie, ile jest bieżnika. Pokażę Wam jeszcze przednią oponę. Proszę bardzo. Słuchajcie, to w takich samochodach, wiecie, do 10 tysięcy to nie są takie oczywiste sprawy, dlatego o tym mówię, dlatego to podkreślam. Zajrzymy sobie jeszcze do środka. Pokażę, jak wygląda wnętrze. Proszę, fotel kierowcy. Dużo osób robi te zdjęcia tak, żeby nie było widać tutaj tego boczka, który zazwyczaj ma gdzieś dziurę. Ja Wam pokazuję to wszystko tak, jak jest. Kierownica, wiadomo, gdzieś tutaj już podżarta troszeczkę, ale generalnie ładnie, czysto, schludnie. Do czego się można przyczepić? No do sufitu, tak? Sufit się oberwał, jest taki jak widać. Będę miał czas, to zrobię. Nie, to przyszły właściciel sobie to zrobi. Rdzy jakieś tutaj się nie dopatrzyłem. Na pewno auto było lakierowane, tak? Na biało powtórnie. Przypuszczam, że w ogóle wcześniej ono było czerwone, bo tam nawet pod maską na kielichu, gdzie jest win, zostawił ktoś okienko, tak żeby ten win był czytelny. Nie było to na pewno, słuchajcie, malowane ani wczoraj, ani przedwczoraj, tylko ma to już na pewno kilka dobrych lat, ale powiem Wam naprawdę, auto się prezentuje świetnie i robi niesamowitą robotę. Zobaczcie. Także pozdrawiam, zapraszam do kontaktu, oglądajcie, subskrybujcie kanał i wszystkiego dobrego na weekend życzę w tą deszczową pogodę. Elo!